Mam sentyment do Okrzowy. To zespół, który prezes zadzwonił, poprosił, zaproponował. I zgodziłem się. No, ja powiedziałem, że kto pierwszy klub, który do mnie zadzwoni, przecież miałem taką troszeczkę dłuższy okres nietrenowania seniorów, bo zająłem się pracą z młodzieżą tam w Podswarzędzu, to jest właściwie Poznaniu, tam teraz się przeprowadziłem. Tam jest grupka, taki lider Swarzędz, to jest, są tylko juniorzy, 9-7 i niżsi, i tam przez pół roku sobie bawiłem się i z tymi dziećmi. Zresztą bardzo fajnie, że to muszę, czy ktoś mi od razu pan przyjdzie, to nie, porozmawialiśmy sobie, zresztą ja prezesa też z nami i się znamy kupę lat i przeciwko sobie graliśmy, także. Także skorzystałem z tego. Mam nadzieję, że pomogę w utrzymaniu, bo taki jest cel. A co wyżej? A na pewno moim takim prywatnym celem jest utrzymanie się, ale tak przekonywująco. Nie chciałbym się utrzymać z piątego miejsca od końca. No. Chciałbym się utrzymać z miejsca dziewiątego, ósmego. No, taki cel sportowy, no, że dajemy sobie te pół roku. No bo trzeba, jest jakiś cel, pierw go osiągniemy, a później będziemy rozmawiać o przedłużeniu, na dalszą współpracę. Coś nie wyjdzie, to wiecie, panowie, jak jest, nie, potem kłótnie, to a tu jesteśmy domówieni, że dajemy sobie to cel, zobaczymy jak to wyjdzie, jak będzie zespół funkcjonował. Moim celem jest tutaj ściągnięcie kibiców. Chcę tutaj ściągnąć, żeby tu kibiców było, ale ściąga się wiadomo czym, na dobrą grą. I to będę się starał. Widziałem zespół, znam kilku zawodników, trenowałem, także widziałem mecze te, które tu były transmitowane i na których w telewizji chyba TV Sport był, także oglądałem ich. Rozmawiałem dzisiaj też z zawodnikiem, tu z kapitanem kanadskim, który chciałem się spotkać, porozmawiać. Spotkam się z 6, jak zaczynamy z resztą zawodników, porozmawiam, nakreślę to, co ja chcę osiągnąć i do roboty.